Jeżeli chodzi o zakres projektu, to on jest troszkę szerszy, wykracza poza obszar samego cmentarza, dlatego że wykorzystaliśmy ten moment, że możemy się ubiegać o wsparcie i dołożyliśmy do zakresu tego projektu jeszcze krzyż, który jest na placu Świętego Sebastiana. Oprócz tego jest jeszcze figurka świętej Jadwigi Śląskiej. Ona jest docelowo będzie umieszczona w miejscu, w którym stale była, ale nie była nigdy odrestaurowana, w kapliczce przy Drożnej u zbiegu ulic Frankiewicza i Przeskoku. Ponad 2 miliony złotych, które pozyskaliśmy z Polskiego Ładu, pieniądze zewnętrzne, w 98% są to pieniądze zewnętrzne. To też chcę podkreślić, wkład miasta to jest około 45 tysięcy złotych, więc zewnętrzny pieniądz, który wykorzystamy do czego? Jeszcze raz podkreślę, do konserwacji tego cmentarza. Nie będzie objęta sama kaplica tymi pracami modernizacyjnymi, ale kaplica, jak wiele razy to mówiliśmy, nie jest miasta, nie jest własnością miasta, ona ma swoich właścicieli. Niestety oni o nią nie dbają, co jest dla nas bardzo smutne, stąd ja parę miesięcy temu już informowałem o tym, że najwyższy czas, żeby Urząd Konserwatora Zabytków zajął się tym obiektem i wymógł na właścicielu prace modernizacyjne, remontowe, zabezpieczające, bo tam też jest ryzyko oczywiście, że ten obiekt po prostu stanie się powodem tego, że ktoś odniesie jakąś kontuzję, bo spadną dachówki czy inne rzeczy. Ale wracając do rzeczy jeszcze raz, w Opolu dbamy o zabytki, wieża ratuszowa właśnie się remontuje, most zamkowy w przyszłym roku będzie remontowany, wiele kamienic, katedra, inne obiekty również się w Opolu tej modernizacji doczekały. Cieszymy się z tak dużego dofinansowania. To jest chyba największe dofinansowanie, jakie pozyskaliśmy, bo tylko 2% wychodzi z budżetu miasta, czyli 46 tysięcy musimy dołożyć, aby zamknąć ten kawałek oczywiście rewitalizacji, o której pozyskaliśmy środki. Tak dokładnie, detalicznie Państwu powiem, to jest 2 254 tysiące złotych, więc spora wartość, która jest dołożona do tego, aby tą część rewitalizacji zrobić. Oczywiście jest to pewien etap rewitalizacji, w mieście jest dużo takich obiektów i cieszymy się, że udaje nam się pozyskiwać takie środki i w takiej właśnie wysokości. Termin realizacji od dnia 18 miesięcy, czyli to jest maj 2026, termin zakończenia, między innymi jeszcze w zadanie, tak jak już powiedziałem wcześniej, odtworzenie historycznych ciągów pieszych, modernizacja oraz budowa oświetlenia, odrestaurowanie części muru cmentarnego, wykonanie wejścia na teren cmentarza od strony ulicy Niemodlińskiej. Wprowadzenie również małej architektury, ławeczki, kosze na śmieci.